Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. W związku z tym, że ostatnio na moim Instagramie pojawiło się dużo nowych widzów, a ja robię zawsze tak, że organizuję Q&A, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi, żeby może nowi widzowie dowiedzieli się czegoś o mnie. No i tak było tym razem i słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, gdy większość pytań, jakie się pojawiła, dotyczyła mojego ślubu. Więc zebrałam, słuchajcie, 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących mojego ślubu, naszego ślubu. I dzisiaj na nie odpowiem, jako że ślub to jest rzecz, która was bardzo ciekawi. Więc stwierdziłam, że zbiorę te pytania, mam je tutaj u siebie w telefonie i będę zaraz na nie odpowiadać. No i mam nadzieję, że też ten film to będzie taki poradnik dla przyszłych panien młodych. Przed chwilą sobie zrobiłam kawę, więc pozwólcie, że będę odpowiadać na wasze pytania i sobie ją popijać. Lecimy. Pytanie pierwsze zadała Kasia, ale również innych 5 osób. I to jest pytanie, jedno z tych dwóch pytań, które najczęściej się powtarzało. Czyli, czy masz wedding planerkę, czy wszystko organizujesz sama? Słuchajcie, wszystko. Dekoracje, kupowanie jakichś pierdółek na stoły, świece, wszystko to wzięłam na swoje barki, jako że ja bardzo to lubię i również zajmuję się dekoracją naszego mieszkania. Ja lubię w ogóle, zresztą znacie Hole z Pepko, ja lubię kupować takie rzeczy do dekoracji wnętrz, czy to mam hopla na punkcie świec, jakiś figurek, wiecie, jakichś kompozycji kwiatowych, więc bardzo to lubię. I stwierdziłam, że tutaj wedding planerka nie będzie potrzebna, bo ja mam konkretną wizję tego, jak wszystko ma wyglądać, w jakim ma być stylu, gdzie ma co być postawione. Więc tak, jeśli chodzi o kwiaty, to nie znam się na tym temacie i też byłaby to grubsza sprawa, ponieważ nie wyobrażam sobie w dzień wesela jechać do hurtowni i robić wiązanki z kwiatów, bo wiadomo, kwiaty są świeże i trzeba to zrobić w dzień ślubu, więc tutaj mam od tego florystkę, zresztą fantastyczną, i trochę powiem wam, się czuję, jakby ona była moim wedding planerką, ponieważ wszystko to, co kupuję do dekoracji, czy to jakieś serwetki, zaproszenia, nawet pokazywałam suknię ślubną, to w porozumieniu z nią i ona do tych właśnie moich dekoracji dobiera te jakby wiązanki kwiatowe, kształt, rodzaje kwiatów, kolorystykę. Także my jesteśmy w ciągłym kontakcie i bardzo, bardzo fajna dziewczyna, firma. Oczywiście po ślubie podam wam namiary do niej i może któraś z was się zainspiruje. Więc tak, nie ma wedding planerki, wszystko od A do Z jakby robię sama, dekoruję sama. Drugie pytanie, które najczęściej się pojawiało, było o pieniądze. Jak zwykle przekonałam się o tym, że najczęściej pytacie o pieniądze, o zarobki, i tak było w przypadku Q&A ślubnego. Monika pyta, jaki macie budżet, ile wszystko kosztuje, czy zakładając, że robicie małą uroczystość, budżet jest mniejszy, większy. Więc tak, musicie wiedzieć, że jest tak zawsze w każdej restauracji, że im mniejsza liczba gości, tym wyższa jakby cena od talerzyka, tym wyższe koszty wynajmu sali. Po prostu wszystko jest droższe. Ja tutaj nie chcę już rzucać konkretnymi cenami, bo to jest, wiadomo, prywatna sprawa. Natomiast no, musicie wiedzieć, że właśnie takie mniejsze uroczystości to jest po prostu wyższa cena. Bo wiadomo, hotel, który wam organizuje uroczystość, i też kucharze, im się to wszystko musi zgadzać, przeliczyć i po prostu opłacać. A wiadomo, mniejsza liczba osób to jest dla nich taka sama praca. Natomiast jakby mogli w tym czasie zrobić sobie uroczystość na 150 osób czy 200, im się to by opłaciło bardziej. Więc dlatego ta cena za talerzyk, za noclegi, za salę, za po prostu wszystko jest wyższa. I to jest ciekawe pytanie, które może być dla was przydatne. Anit25 pyta, czy długo szukaliście miejsca, które zorganizuje wam uroczystość weselną na mniejszą liczbę osób? Wiecie co, jak tutaj mój narzeczony ogólnie nie wtrąca się w sprawę dekoracji, bo się po prostu na tym nie zna i tego nie lubi, tak, ja mu pozostawiłam chyba najważniejszy element, czyli znalezienie miejsca, w którym będziemy mieć wesele.
Mieliśmy konkretne oczekiwania, żeby to miejsce było w Warszawie lub pod Warszawą, niedaleko, żeby była to bardzo ładna sala, w której od razu będą noclegi lub hotel. Jest to hotel. I żeby był basen i spa dla naszych gości. To już od początku w ogóle inne miejsca bez basenów, bez spa nie braliśmy pod uwagę, dlatego że po prostu organizujemy ślub dla naszych najbliższych osób i też nie chcieliśmy ich, wiecie, wywozić gdzieś pośród niczego, gdzie po prostu będzie tylko zabawa i nic na drugi dzień. Chcieliśmy, żeby nasi goście skorzystali z basenu, z jakiejś spa, strefy na drugi dzień, żeby to po prostu był dla nich fajny weekend z weselem, gdzie też odpoczną i poczują się trochę jak na wczasach. Mam nadzieję, że nam się to udało i uda. No i tu akurat to miejsce znalazł mój narzeczony. On ogólnie prowadził rozmowy z właścicielami tych miejsc, podpisywał umowy. O, i tu jest właśnie druga kwestia, o której chciałam Wam powiedzieć. Mamy czasy, jakie mamy, są to czasy covidowe. Uczulam Was tutaj, aby na spotkania z, nie wiem, z DJ-em, z salą, z florystami, z kamerzystami i jeździć po prostu ze swoim prawnikiem, który Wam pomoże negocjować różne zapisy w umowach, bo uwierzcie mi, że nasz prawnik tutaj sprawdzał nam każdą umowę i do każdej umowy dopisywał jakieś swoje zapiski, które zabezpieczają nas w razie gdyby panował COVID, w razie gdybyśmy chcieli zmienić termin, bo nie było takich zapisków w umowie. Więc tu Was uczulam, nie podpisujcie nic na własną rękę, jeśli po prostu nie znacie się na tym, a my no tak średnio. Więc naprawdę to zajęło nam chyba 2 miesiące. Sprawdzanie tych wszystkich umów, dopisywanie, rozmowy, jakieś, wiecie, negocjacje pomiędzy sobą, ale ostatecznie wszystkie nasze zapiski przeszły i jesteśmy naprawdę zabezpieczeni, więc już mamy tą formalną część za sobą. No i tak, uważajcie na to, bo no wiadomo, przed COVID-em no nie było takich sytuacji, że musieliście siłą rzeczy przenieść swój termin. Nie mówię tu o jakichś, wiecie, chorobach, tylko po prostu COVID jest nieprzewidywalny. No i tutaj Was uczulam, ale pewnie o tym wiecie, żeby po prostu każdą umowę przesyłać prawnikowi, żeby Wam to posprawdzał. Ale miejsce jest naprawdę fantastyczne i na pewno dowiecie się już, jak przyjdzie ten nasz dzień wielki, gdzie mamy ten ślub. Teraz nie chcę za bardzo tego zdradzać, no bo po prostu nie chcę, jest to prywatna sprawa i na pewno zobaczycie zdjęcia już po całej uroczystości. Dobra, kolejne pytanie. W jakim stylu organizujesz uroczystość, ślub, wesele? Zdrać kilka szczegółów. I to zadała to pytanie Tomis53. Sorry, ale po prostu te niki niektóre ciężko mi się czyta. Słuchajcie, ja tak naprawdę styl, wszystkie dekoracje dobrałam do naszego hotelu, do stylu sali, jaka jest w tym hotelu. I będzie to styl taki nowoczesny, z nutkami glamour. Nie będzie to, wiecie, jakiś mega pałacowy styl taki, że złoto ocieka. Natomiast no, będzie to elegancja, glamour z nowoczesnością pomieszana. Po prostu ja mam już taki przesyt trochę tych wesel rustykalnych. My na takich weselach byliśmy chyba 5. Chyba tak. I no to ja tego stylu nie czuję, ale wiadomo, no każdy ma swój gust. I ja chciałam zrobić to trochę inaczej i tak, i to będzie taki styl. I tutaj chciałam Wam zdradzić fragment winietki, zobaczcie. To Wam też pokazywałam już na moim Instagramie, jak to będzie wyglądać w takim stylu. Także będzie się trochę świecić, nie za dużo, ale ja mam takie właśnie... O! Takie winietki. Zaproszenia też mam w podobnym stylu, natomiast nie chcę już ich zdradzać, bo wiadomo, mogą oglądać ten film osoby, które zostaną zaproszone, więc nie chcę tutaj zdradzać za dużo. Ale tak, to będzie taki styl. Kolejne pytanie, gdzie jedziecie w podróż poślubną? Słuchajcie, nie wiemy jeszcze tego, natomiast jesteśmy na pewno zmęczeni dalekimi podróżami i to mówimy każdemu, bo też już sporo znajomych naszych się pyta.
Na pewno wybierzemy jakiś kierunek niedaleko, gdzieś, gdzie lot trwa nie dłużej niż 5 godzin, bo przez ostatnie 2 lata lataliśmy naprawdę daleko, Dominikana, Meksyk, lot po 12 godzin, więc jesteśmy trochę tym zmęczeni, zobaczymy, a może wy nam polecicie jakiś kierunek i już tutaj mówię z góry, tylko nie Santorini, bo jest to po prostu oklepany kierunek par młodych, także nie, na pewno nie Santorini, ale chętnie jakiś europejski kierunek z waszego polecenia weźmiemy pod uwagę. To pytanie również bardzo często się pojawiało i to pytanie dotyczy akceptacji rodziny małego przyjęcia. Boże, ale to powiedziałam nieskładnie. Generalnie, czy nasi rodzice nie mieli nic przeciwko i rodzina, że organizujemy taki mały ślub i skąd, jeszcze tutaj osoba jedna pyta, skąd pomysł na taką małą uroczystość? Słuchajcie, ja to już mówiłam chyba w jednym z filmów. Ja nigdy nie chciałam, i tak samo mój narzeczony, dużego wesela. My lubimy chodzić do kogoś na takie duże wesele, natomiast sami nie chcieliśmy właśnie takiej uroczystości na 150 osób. No po prostu są osoby, które tego nie czują. Ja rozumiem, jak jest para, która lubi takie wesela, chce wiejskie typowo, wiecie, disco polo, czy tam zespół, kapela, jest super. Rozumiem to i ja w ogóle tego jakby nie krytykuję. Ale fajnie jednak, jak te osoby też zrozumieją, jak ktoś po prostu nie chce takiej uroczystości dłużej, bo tego nie czuje. Wiecie, my byśmy zorganizowali takie wesele, czy to się komuś podoba, czy nie, bo to jest nasz dzień. Natomiast super, bo mamy taką rodzinę, która po prostu fajnie to przyjęła, bardzo się cieszą, więc w ogóle nie było z tym problemu. Ale ja rozumiem, że niektórzy żyją pod presją rodziców i też mają taki problem, że to rodzice im płacą za ślub, bo często tak jest, że po prostu jeśli rodzice płacą parze młodej za ślub, no to wiadomo, że siłą rzeczy oni też zapraszają swoich znajomych, więc to już jest tak, wiecie, głupio powiedzieć, że nie chcecie dużego wesela, więc ja to rozumiem i często tak młode osoby po studiach, które biorą ślub, mają. Natomiast my jesteśmy już tak naprawdę dorośli i sami zdecydowaliśmy, jaki ślub chcemy. No i wydaje mi się, że jakoś u nas to nie było z tym większego problemu. Mieliśmy oczywiście inne wizje ślubu za granicą, na plaży, wiecie, to nam się marzyło. Natomiast jak później przyszło do jakby konkretów, żeby faktycznie to zorganizować, to było dużo problemów. Też musielibyśmy, no wiadomo, no w naszej rodzinie są też osoby starsze, więc to by było po prostu ciężko jakby przetransportować je na drugi koniec świata i wziąć tam ślub, więc stwierdziliśmy, że zrobimy super fajną, nowoczesną uroczystość w Warszawie i będziemy się tam po prostu swobodnie ze wszystkimi cieszyć i bawić i no i tak to wszystko zorganizowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie wszystko super. I to pytanie również się często pojawia. Jaką będziesz miała suknię ślubną? Długą czy krótką? Uwierzcie mi, że po prostu wszyscy mnie o to pytają. A będziesz miała długą czy krótką? Długą czy krótką? Długą czy krótką? I tak wszyscy w kółko. Słuchajcie, ja nikomu, no może z trzema wyjątkami, nie zdradziłam swojej sukni ślubnej. Wiadomo, widziała ją tylko moja mama i siostra, ale też z nimi to wybierałam. I moja jedyna koleżanka, która z pracy, która po prostu nie będzie na ślubie. Nie mamy wspólnych znajomych też, więc jakby pokazałam jej i ona stwierdziła, że nie widziała nigdy takiej sukni ślubnej, nigdy przenigdy. I powiedziała, że wielkie wow. Więc moja suknia ślubna, słuchajcie, oczywiście nie zdradzę jej, nie zdradzę, jak wygląda, czy jest długa, czy krótka, po prostu jest inna. Ona... No, mogę zdradzić to, że jest bardzo klasyczna. Bardzo klasyczna, inna, no to wiecie, to się trochę wyklucza, klasyczna, inna. Ona jest klasyczna na swój sposób. No ciężko ją opisać, więc no zapewne zobaczycie zdjęcia. Wcześniej tutaj jej nie będę pokazywać. Mogę tylko zdradzić, że jest od projektantki i ona w tym momencie, ona ogólnie będzie szyta na miarę i teraz się szyje. Wybrałam właśnie projekt. No i teraz jest w fazie już chyba trzeci miesiąc, wykonują ją pod moje wymiary. Więc tak, no i co, ja więcej nie chcę tutaj nic mówić, zobaczycie na pewno
na pewno tą suknię. No i słuchajcie, jedno z ostatnich pytań. Czy będziesz się malować sama na ślub, skoro wykonujesz makijaże innym? Nie, nie będę. Też dużo osób mnie o to pyta, znajomych. Nie będę się malować sama na ślub, ponieważ uważam, że ślub to jest wyjątkowa chwila. Ja umiem, ja potrafiłabym się pomalować na swój ślub, natomiast chcę, aby po prostu ten makijaż był inny, bo wiadomo, inna ręka to zupełnie inny makijaż na mnie. Ja się maluję w bardzo podobny zawsze sposób. Ja chcę po prostu wyglądać inaczej. Jeśli ktoś nas pomaluje, wyglądamy inaczej. No, myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, ale no, jednak tego dnia chcę, żeby ktoś się mną zajął, chcę mieć spokojną głowę i niczym się tutaj nie stresować. A wiadomo, no ja w ten dzień będę na pewno zestresowana, nie chcę sobie już po prostu dokładać zadań. No i tak, no i będę miała na pewno wykonany makijaż. I ostatnie, słuchajcie, ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie. Już tutaj więcej nie będę czytała, bo te pytania, te, które pojawiały się raz albo dwa, nie brałam ich pod uwagę do tego odcinka. Raczej było tu, niektóre były po 3-4, nawet 6 razy pierwsze pytanie, które Wam czytałam. Ostatnie pytanie i tutaj 3 osoby je zadały. To jest, poczekajcie, bo mi tu uciekło, ja w telefonie sprawdzam. O, tu jest. Jak dbasz o cerę przed ślubem? Czy zaczęłaś już teraz jakąś kurację, czy dopiero przed samym ślubem? Słuchajcie, po pierwsze, moja opinia jest taka, że nie tylko przed ślubem powinniśmy dbać o skórę, ale zawsze. A po drugie, nie powinniśmy zostawiać pielęgnacji twarzy takiej już dla panny młodej, specjalistycznej, która rozjaśnia przebarwienia na koniec. Warto zacząć to naprawdę kilka miesięcy przed taką kurację. I ja, słuchajcie, nie chcę wydawać fortuny na zabiegi u kosmetyczki, bo po prostu te sprzęty to jest złoto, naprawdę dla skóry i naprawdę zaoszczędzicie wiele kasy na zabiegi u kosmetyczki, robiąc to w domu. Ja używam Foreo Beard, to są mikroprądy, które pięknie ujędrniają skórę, pobudzają komórki i troszeczkę rozjaśniają przebarwienia potrądzikowe, które tutaj mam. Ja stosuję od miesiąca i będę stosować do dnia mojego ślubu. Oraz robię sobie tutaj nawilżające maseczki z Foreo UFO, które uwielbiam, szczególnie maseczka z zielonej herbaty, czy maseczka oczyszczająca, czy różana. No tak przepięknie działają na moją skórę. Albo Shimmer Freak pod oczy, który rozjaśnia przebarwienia, który pobudza tutaj dzięki temu zimnej płytce, która świetnie naprawdę otwiera tak spojrzenie. Myślę, że zrobię sobie nawet ten zabieg tuż przed ślubem, przed makijażem, żeby tutaj pięknie zniwelować przebarwienia. Także tą dwójeczkę dla przyszłych panien młodych polecam, bo naprawdę warto. Nie będziecie tracić kasy na zabiegi u kosmetyczki, a naprawdę przy dłuższym stosowaniu tymi sprzętami wasza skóra będzie majstersztyk, naprawdę. Dobra, słuchajcie, to były wszystkie pytania, które najczęściej pojawiały się dotyczące mojego ślubu. Oczywiście zapraszam na mój Instagram, tam bardzo często na Instastory organizuję takie pytania i odpowiedzi. Możecie wziąć w nich udział, a później wasze pytania pojawią się w odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, ja całuję wszystkie panny, przyszłe panny młode. Pa, pa.